Ci się. Gotów po raz pierwszy zobaczyć prawdziwy świat. Uwaga! Wobec ostatni ogłoszenie AM. Wszyscy członkowie personelu mają obowiązek natychmiast udać się do punktu zbiórki na Dzień dobry, Talosa. Śniadanie podawane jest w stołówce do godziny 9. W pełni uruchomiono stację Talos 1. Ściśle tajne zimnowojenne negocjacje doprowadzają do wspólnej pracy Amerykanów i Rosjan nad obiektem badawczym znanym jako klietka, czyli klatka po rosyjsku. Produkowane są w nim szkielet i najważniejsze systemy awaryjne stacji, która otrzyma nazwę Talos 1. 1964. Po próbie zamachu na Kennedy'ego i odejściu Chruszczowa, Stany płacą za prawo wykorzystania klietki do prowadzenia testów. Okres ten, znany jako projekt Axiomat, doprowadza do szybkiego rozwoju wiedzy o materiałach nowej generacji oraz bionauk kluczowych dla modyfikacji neuronowej. Od 1980 do 1994 sytuacja geopolityczna powoduje przerwę prac w ramach projektu Axiomat. Fatalny incydent pobieg, podczas którego ginie dwóch naukowców, kładzie kres badaniom w obiekcie klietka. 2025. Sformowana zostaje Rada Nadzorcza Transstaru. Firma kupuje i prywatyzuje obiekt klietka, przebudowując go z dbałością o bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania. 2030. W pełni uruchomiono stację Talos 1. To krok milowy dla prywatnego sektora przemysłu kosmicznego. Wypuszczono pierwsze neuromody, pozwalające na radykalne ulepszanie ludzkiego ciała i umysłu.
zanieczyszczenie tyfoniczne. Skanuję cel niewykryto materiału obcych. Wyszukiwanie aktualizacji, serwery niedostępne. Wieżyczka automatyczna, likwidator wersja 076. Wieżyczka aktywna. Test diagnostyczny z informacją głosową. Identyfikacja wroga sprawna. Poziom mocy nominalny. Siłowniki sprawne. Korekcja nachylenia. Błąd. Proszę skontaktować się z pionem inżynierskim. To zanieczyszczenie tyfoniczne. Wysłano komunikat o błędzie. Zgubiono cel.
rezon uszkodzony. Dzień dobry, Talosie. Nasz terapeuta, dr Cole, zachęca każdego, kto doświadcza symptomów takich jak problemy ze snem, ciągły stres czy napady niepokoju, by umówił się na... Błąd. Wymagana korekta wysokości. Automatyczna likwidator wersja 076. Wieżyczka aktywna. Wersja oprogramowania 076. Informacja głosowa włączona. Kombinezon uszkodzony.
do materiału obcych. Dzień dobry, Talosie. Cały personel powinien zgłosić się na swoje dzisiejsze stanowiska robocze. Jeśli z jakiegokolwiek powodu planujesz nieobecność, poinformuj bezpośredniego zwierzchnika. Cel niewykryto materiału tyfonicznego. Wykryto zanieczyszczenie tyfoniczne.
gabinetu to 0451. Witaj w domu. Urzędowałeś tu przez ostatnie 3 lata. Nagranie powinno być na twoim stanowisku roboczym. Cześć, Morgan. Ciężki dzień, co? Na pewno, gadam do siebie. Twoja pamięć jest pełna dziur, wiem to. Przykro mi, to trwałe. Pierwsze, co musisz wiedzieć, możesz zaufać January. To operator, coś jakby twój i mój backup. Wie to, czego ty zapomniałeś. Testowaliśmy nowy typ neuromodu oparty na tyfonach i dostosowywaliśmy ich wzorce do naszych. Problem w tym, że usunięcie neuromodu kasuje wspomnienia od chwili, gdy go zainstalowano. Dlatego nie pamiętasz. Przypuszcza się, że można przywrócić pamięć pomiędzy cyklami testów. Lecz ktoś mógłby pominąć tę część, uczynić jeden dzień całym twym życiem. No, a więc to, co zrobił Alex. Pytanie tylko, dlaczego? Nie spodoba ci się to, co powiem. Wszystkiego ci nie wyjaśnię. Teraz po prostu... Cholera. Muszę już iść.